Dzień dobry, witajcie. Dziś mamy niedzielę. Pogoda jest piękna, słoneczna, zachęcająca do spacerów. Ale żeby pokazać wam dziś to, co chcę pokazać, to muszę się wspiąć tutaj na taką wzgórek. Jest to wzgórze Królowej Bony, mieszczące się w Starej Łomży, czyli takim pierwszym miejscu, gdzie powstał gród Łomży. No i tutaj muszę się wspiąć pod to wzniesienie, pod te naturalnie ukształtowane, to są pomorynowe, tereny pomorynowe, czyli przychodził tutaj lodowiec, ale można to powiedzieć, że w pewnym sensie naturalne, bo wyżłobione przez wodę. Dobra, dotarłem. I to jest, powiem szczerze wam, a widoki takie są. A dziś, zobaczcie, jest sporo ludzi. Tutaj każdy też czerpie z tej pogody. Chce po prostu jak najwięcej tutaj zobaczyć, pooddychać tym świeżym powietrzem, nacieszyć się słoneczkiem, no i tymi widokami. Zobaczcie, jak to wygląda. Może tak przejadę z jednej strony na drugą. Jak widzicie, Narew rozlała. Możecie sobie tutaj też porównać, mam filmik z ubiegłego roku, jak to wyglądało w ubiegłym roku. W tej chwili tutaj mogę powiedzieć śmiało, że mamy już tu jedno wielkie jezioro, a z tego co wiem, woda jeszcze nadal się unosi. Nadal jeszcze idzie do góry, więc może być jeszcze ciekawiej. Może to jeszcze fajniej wyglądać wszystko. Ale najbardziej cieszy właśnie ta pogoda, atmosfera, to ciepło. Co prawda jeszcze w zimowej czapce, ale już jest ciepło. Nawet nie sprawdzałem. Tak byłem zafascynowany, pozytywnie naładowany tą atmosferą, tą pogodą, tym słońcem, że nawet nie sprawdzałem, ile jest dzisiaj stopni. Pięknie to wygląda. No, mam aparat ze sobą, więc postaram się zrobić kilka ujęć, żeby to wam później pokazać. Może pochylę się nad tym, żeby zrobić fragment filmu z muzyką. Muszę tylko odpowiednią muzykę dobrać, żeby wam pokazać tą moją radość, jaką dzisiaj tutaj czuję, będąc właśnie w tym miejscu. I właśnie powrócę jeszcze do tego ukształtowania terenu. Jak się przyjrzycie tutaj z tamtej strony, ta część, na której w tej chwili jestem, wygląda dokładnie tak samo, więc tutaj mamy taką Nieckię. Tam jest wysoki brzeg, tu jest wysoki brzeg, czyli to świadczy o tym, że tutaj przechodził lodowiec. Czy on się cofał? No prawdopodobnie szedł którąś ze stron i właśnie wyżłobił coś takiego, więc tutaj śmiało można powiedzieć, że te kilka milionów lat temu płynęła tutaj ogromnej szerokości rzeka. Tak jak teraz, z tym, że no, ten stan wody był dużo wyższy. Tam po drugiej stronie, słuchajcie, to jest naprzeciwko moich zabudowań. Tam po drugiej stronie mam miejsce, w którym na własne potrzeby biorę sobie różnego rodzaju piasek, żwir i tam właśnie można było stwierdzić, że tam był poziom tej wody, która tutaj kiedyś płynęła. Więc tu, gdzie teraz stoję, prawdopodobnie też to było jeszcze zalane wodą. Bo tam jest, za mną jest wyżej ukształtowany teren, więc prawdopodobnie to jeszcze było zalane wodą. Więc no, woda miała tutaj ogromną głębokość. No i pokażę wam, jak wygląda to z góry. Także kamera może troszeczkę nie oddaje tutaj wysokości i nachylenia tego wzniesienia, ale jest naprawdę stromo, także tutaj jakimkolwiek pojazdem ciężko byłoby wjechać, ale zjechać już jest łatwiej, słuchajcie, nawet idąc pieszo można też tutaj się łatwo poślizgnąć. No i witajcie na dole, tam właśnie byłem, filmowałem z tamtego miejsca, zszedłem niżej, tak tutaj wygląda ścieżka rowerowa, można tutaj się przechadzać, no można również podejść do barierki i podziwiać piękno tej przyrody. Są tutaj ślady bytności bobrów. Właśnie tutaj przede mną jest zwalona olcha. Pięknie przy niej pracowały. Widać, że tutaj miał jakiś artystyczny zamysł. Ten bóbr, czy tam bobry, które tutaj brały udział w tym kształtowaniu tego pnia.
tego pnia, który został. Także widzę, że jakiś taki zamysł artystyczny był w tym wszystkim. No i można sobie podziwiać to wszystko. Ale też wsiadając dzisiaj do samochodu, stwierdziłem, że na szybach jest po prostu już jakiś pyłek, więc prawdopodobnie kwitną leszczyny. No i witajcie z kolejnego miejsca. Przeniosłem się troszkę tak w górę rzeki. No trudno powiedzieć tylko jaki jest kierunek, ponieważ rzeka Narew jest bardzo taką zawiłą, to w lewo, to w prawo skręca. No, to nie bez powodu jest nazywaną polską Amazonką, z tego powodu, że właśnie ma to koryto tak zawiłe. I tu jest takie miejsce, no nie chcę pokazywać, bo jest bardzo dzisiaj dużo ludzi. A zwłaszcza tutaj, w tym miejscu, na samochodów ciężko było zaparkować, samochodów jest też multum. Bo właśnie tu jest taki widok. Tu praktycznie przez cały sezon, przez cały rok ludzie przyjeżdżają, zatrzymują się. Tu jest zagospodarowane, są ławki. Była wcześniej altanka, no jest tam dalej altanka. Także widok jest tutaj niesamowity. Zresztą ja sam często latem, no w tej chwili to już przez ostatni kilka sezonów nie mam czasu, ale wcześniej często tutaj właśnie przyjeżdżałem. Człowiek podziwiał tą przyrodę i niebo, i gwiazdy, i właśnie i tą wodę tutaj. Jest cisza i spokój. No i jeszcze tu muszę sprostować jedną informację. Tam właśnie, nie wiem czy będzie to widać na ujęciu, ale tam właśnie jest para łabędzi i tutaj jadąc, tam zresztą też gdzieś tam w oddali też są. Jadąc tutaj właśnie widziałem kilka takich miejsc, gdzie te łabędzie właśnie są, a tylko skończyłem nagrywanie wcześniej tam, gdy byłem przy barierkach, przy właśnie tej wodzie, zerwało się stado dzikich gęsi, także no chyba nie w porę powiedziałem, że nie ma ptaków, a ptaki jednak są, korzystają właśnie też z tych promieni słońca, z tego co mają, cieszą się tym wszystkim. W końcu to ich naturalne środowisko. Woda jest wysoka, już miejscami są miejscowości, gdzie podmywa drogę, więc wymagana była interwencja straży
pożarnej wyłożona została droga workami z piaskiem. No, powiem tak, to jest normalne, to jest naturalne. To nie od dziś ta rzeka tutaj płynie. Niemniej jednak, no, coraz bliżej osiedlają się ludzie, bliżej rzeki. No, przez lata właśnie tych wszystkich naszych takich spokojnych zim, gdzie woda była dosyć niska, przyzwyczailiśmy się do tego. Myślą, że tak będzie zawsze. No niestety, ale nic nie jest nam dane na zawsze. Więc no, jest sytuacja teraz tego typu, że woda nam się podniosła, jeszcze się podnosi. No ja akurat osobiście nie narzekam, cieszę się z tego. O, witajcie. No słoneczko na mnie świeci, więc może nie będzie za ciekawe to ujęcie, więc odwrócę kamerę, bo są ciekawsze miejsca do pokazania. Dla porównania zszedłem tu niżej. Jestem już po mojej stronie, po drugiej stronie, tam stamtąd nagrywałem, tam są tego miejsca. Jestem po mojej stronie już rzeki, tutaj gdzie mieszkam. I dla porównania mówię, zjadę, dojdę do tego samego miejsca, z którego nagrywałem w ubiegłym roku. Doszedłem do samej rzeczki. No w tym roku niestety nie da się podejść. Z tego powodu, że woda jest bardzo wysoka. Już dawno takiej wody nie było. Była wysoka woda, ale aż tak wysokiej dawno nie było. Naprawdę dawno nie było, już z 7, z 8 lat, może więcej, może dłużej, nie pamiętam. Trudno oszacować to tak w przedziale czasowym. No i tak tutaj wsłuchuję się w ptaki, gdzieś tam w oddali. Tam nawet, ale to już nie uchwyci. Tam właśnie wystartowały gęsi. Może będziecie słyszeli. Wystartowały gęsi, więc one szukają chyba takich wysepek, miejsc, gdzie mogłyby z tej wody wyjść, nie tylko w wodzie się pluskać. No łabędzie pływają. Zresztą łabędzie są cały rok. Tutaj też mamy kilka takich parek, które no, wysiadują jajka, mają gniazdo, wyprowadzają młode. No, no i stop, koniec mojej wędrówki. Dla porównania powiem, że pokażę wam mniej więcej. Tam widzicie taką pierwszą linię, o tutaj właśnie. Tam jest takie największe, najwyższe miejsce. Poniżej tego z drugiej strony jest właśnie, płynie tutaj nasza lokalna rzeczka. No i w ubiegłym roku doszedłem właśnie do tamtąd. Tam już jest, dalej się nie dało, bo jest rzeczka, więc no nie da się o każdej porze roku tam przejść, no chyba, że będziemy mieli skutę to lodem. Powoli wracam do domu. Czas się pożegnać, czas wrócić, no i zmontować dla was ten film. Mam nadzieję, że no będzie, uda mi się przekazać ten klimat, tą moją radość. Zresztą podejrzewam, że taką radość macie dziś wszyscy, że wszyscy zostaliśmy obdarzeni dziś i w nadchodzącym tygodniu taką właśnie pogodą, taką aurą, takim klimatem, więc ja życzę wam wszystkim takiego, zawsze mówię o tym optymizmie, ale takiej radości, życzę wam takiej radości, żebyśmy potrafili cieszyć się z tego, co mamy, a nie smucić się i żałować tego, czego żeśmy nie zdobyli, nie osiągnęli. Jeszcze wszystko przed nami, najpiękniejsze są te chwile, które jeszcze są przed nami, więc nie ma się czym smucić, trzeba się cieszyć tym, co mamy, tym, co jest. Jutro możemy i tego nie mieć. Więc spójrzcie na życie, na świat takimi piękniejszymi barwami, tak jak dziś, przez pryzmat tego dzisiejszego słońca. Dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu.